Znamy zwycięzcę 16. Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego. Młodzież Wszechpolska złożyła projekt uchwały do Rady Miejskiej. Radomskimi ulicami przeszedł Marsz Życia i Nadziei. Dzień dobry, Weronika Sadowska, zapraszam na informacje. Spektakl Iwona Księżniczka-Burgunda w reżyserii Adama Orzechowskiego z Gdańskiego Teatru Wybrzeże został zwycięzcą 16. Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego. Jury 16. Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego w składzie Lena Frankiewicz, Agata Grenda, Łukasz Maciejewski i Jacek Wakar po obejrzeniu 11 spektakli konkursowych przyznało Grand Prix Iwonie Księżniczce-Burgunda, którą na deskach powszechnego zaprezentował Teatr Wybrzeże z Gdańska. Spektakl w reżyserii Adama Orzechowskiego nagrodzony został tradycyjną rzeźbą w postaci kapelusza Gombrowicza i nagrodą finansową w wysokości 15 tysięcy złotych. Jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu Grand Prix gdańskiemu spektaklowi za doskonałą pod każdym względem magnetyczną i angażującą odbiorcę na wielu poziomach inscenizację dzieła Witolda Gombrowicza, którego tytułowa bohaterka może okazać się każdym i każdą z nas. Festiwal Gombrowiczowski trwał od 12 do 19 października. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyłożyli się do tego pięknego przedsięwzięcia, które od tylu przecież lat nas, czyli całe miasto Radom, chwali po całym świecie i niesie dobrą nowinę. Mam nadzieję, że w kolejnych festiwalach będzie nas jeszcze więcej, będzie jeszcze bardziej międzynarodowo. Jury przyznało również nagrody m.in. dla najlepszej aktorki, aktora oraz za najlepszą reżyserię. Pełną listę laureatów znajdziecie na stronie cozadzień.pl. Młodzież Wszechpolska złożyła projekt uchwały do Rady Miejskiej w Radomiu. Chodzi o to, aby radni podjęli stanowisko w sprawie budowy kolei dużych prędkości na trasie Warszawa-Kraków przez Radom i Kielce. O swoich planach radomska Młodzież Wszechpolska poinformowała na piątkowej konferencji prasowej. Projekt uchwały został już złożony. Jej głównym założeniem, jak podkreśliła Zuzanna Okulska-Bożek, jest lobbowanie przez władze Radomia na rzecz tej inwestycji. Jest to ogromna szansa dla naszego miasta, chociażby z punktu widzenia turystycznego, ponieważ jest to szansa na przyciągnięcie, na ożywienie miasta pod tym względem atrakcyjności turystycznej, jeżeli będzie do niego po prostu szybszy, wygodniejszy, bezpieczniejszy transport. Mamy też szansę na przyciągnięcie inwestorów i polepszenie zrównoważonego rozwoju całego naszego regionu. Odciążenie tych większych ośrodków i danie szansy właśnie naszemu miastu, a w końcu też przyciągnięcie nowych mieszkańców, którzy mogą się tutaj osiedlić. Oczywisty jest też powód wygody i troski o Radomian, którzy bardzo często podróżują w kierunku Warszawy, Kielc czy Krakowa. Jak tłumaczył Karol Kowalski, prezes Młodzieży Wszechpolskiej w Radomiu, nie ma negatywnych stron tego projektu. Niech głos Radomian, niech głos regionu radomskiego trafi na biurko prezydenta, trafi na biurko premiera i tą może opieszałość w kwestii tego, czy budować CPK, a co za tym idzie koleje dużych prędkości, trochę zmiękczy. Niech trafi też na biurka marszałka Sejmu, marszałka Senatu. Młodzież Wszechpolską wspiera Ruch Narodowy, który również popiera pomysł postawienia na transport kolejowy. Oprócz wymienionych korzyści uczestnicy konferencji mówili choćby o ekologii czy szybkości poruszania się. Nie powinniśmy się zastanawiać nad tym, czy budować koleje szybkich prędkości, ale kiedy i jak to robić, prawda? Niestety rząd PiS-u podczas rządów nie wywiązał się z budowy CPK, nie zdążył tego zrobić. Żeby uchwała trafiła na obrady Rady, potrzeba jeszcze podpisów. Członkowie Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego ruszają z ich zbiórką. Będą je zbierać m.in. na ulicach Radomia. W najbliższych tygodniach muszą ich mieć w sumie 500. Mówiły o tym, jak ważna jest profilaktyka i zachęcały do regularnych badań. Radomskimi ulicami po raz kolejny przeszedł Marsz Życia i Nadziei. Październik to miesiąc świadomości raka piersi, dlatego po raz kolejny Stowarzyszenie Amazonki Dana zorganizowało Marsz Życia i Nadziei. W piątek o godzinie 15:30 marsz wyruszył z ulicy Lekarskiej i przeszedł na plac Koreckiego. Tam tradycyjnie odbył się happening, podczas którego wypuszczono różowe baloniki w niebo. Już prawie 30 lat wychodzimy na ulicę, żeby propagować
profilaktykę raka piersi, bo profilaktyka, propagowanie profilaktyki to jedno z naszych działań. Chcemy wykrzyczeć to, że profilaktyka najważniejsza, profilaktyka ratuje życie i zachęcamy kobiety, żeby wykonywały badania, korzystały z tych przesiewowych programów. Przez cały rok propagujemy profilaktykę, chodzimy do szkół, najczęściej do szkół i szkoły chętnie nas zapraszają, bo chcemy już u tych młodych dziewcząt wyrabiać nawyk badania się, samobadania. Między innymi w Radomskim Centrum Onkologii kobiety mogą na co dzień wykonywać niezbędne badania diagnostyczne w kierunku raka piersi. Umożliwia to między innymi nowoczesny aparat mamograficzny. Na co dzień spotykam się z pacjentami chorymi onkologicznie i dlatego wiem, jak ważna jest profilaktyka. Jak wielu mamy pacjentów, a ciągle jeszcze mogłoby być ich więcej, którzy zgłaszają się do nas po badaniach profilaktycznych, po badaniach screeningowych. Dlatego i to ratuje im życie. Tak wcześnie wykryta choroba powoduje, że proces leczenia przebiega szybciej i powrót do pełnej sprawności przebiega szybciej. Dlatego to jest takie ważne, żeby się badać. Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet w Polsce. Dotyka on co czwartą kobietę. Szacuje się, że rocznie chorobę nowotworową diagnozuje się u 1 700 000 kobiet, z czego ponad 500 000 z nich umiera. To był niebezpieczny weekend na drogach. W Radomiu i regionie doszło do kilku wypadków. W piątek po południu doszło do tragicznego zdarzenia w Podlesiu w gminie Wolanów. 21-letni kierujący Audi najprawdopodobniej podczas wyprzedzania innego pojazdu potrącił 52-letnią pieszą, która poniosła śmierć na miejscu. Policja bada sprawę i wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. To nie jedyne tego typu zdarzenie w ten weekend. W niedzielę 20 października późnym wieczorem w miejscowości Chruściechów w gminie Stara Błotnica 47-letni kierowca Mercedesa, będąc pod wpływem alkoholu, zjechał z drogi gminnej i wjechał do rowu. Mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń, ale po badaniu okazało się, że miał około 2 promili alkoholu w organizmie. Do wypadku doszło także w Starych Sieklukach w nocy z niedzieli na poniedziałek. Tam dechował Renault. Obie osoby znajdujące się w pojeździe były pijane. W niedzielę wieczorem zderzyły się 4 pojazdy w Falencicach, a w poniedziałek w miejscowości Pawliczka doszło do wypadku z udziałem 3 samochodów. 4 osoby trafiły do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na drogach. Od piątku do niedzieli w województwie mazowieckim doszło do 16 wypadków, w których 17 osób zostało rannych, a 2 osoby zginęły. Po raz 20 wręczono nagrodę Viventi Caritate. W tym roku otrzymał ją ksiądz Tomasz Pastuszka, prezes Kozienickiego Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Uroczystość wręczenia nagrody Viventi Caritate odbyła się w Radomskiej Katedrze w piątek w czasie obchodów 23. rocznicy śmierci biskupa Jana Hrabka. W tym roku otrzymał ją ksiądz Tomasz Pastuszka, prezes Kozienickiego Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. W uznaniu gorliwego oddania osobom starszym, chorym onkologicznie i wymagającym stałej opieki, realizowanego poprzez dzieło Hospicjum Kozienickiego imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Działalność Kozienickiego Hospicjum obejmuje nie tylko zapewnienie opieki stacjonarnej i wsparcia domowego dla pacjentów onkologicznych, przewlekle chorych i terminalnie chorych, którzy wymagają stałej specjalistycznej opieki, ale także zatrudnienie wykwalifikowanego personelu. Jak czytamy na stronie internetowej Hospicjum, obecnie pod stałą opieką znajduje się 18 pacjentów, a wykwalifikowany personel medyczny realizuje około 180 wizyt domowych miesięcznie. Miejsce w sercu człowieka, gdzie spotykają się dwa promienie. Pierwszy to może zasilać Ewangelia Mateusza. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mieście uczynili. A druga Ewangelia Janowa. Potrzeba, aby on wzrastał, a ja bym się umniejszał. A ja, żebym się umniejszał. Takie miejsce to Kozińskie Hospicjum Domowe, w którym Pan Bóg poprzez błogosławieństwo księdza biskupa Marka
pozwolił mi posługiwać. Nagroda Vivencii Caritate przyznawana od 2005 roku przez Fundusz imienia biskupa Jana Chrapka trafia do osób i instytucji z całej Polski w uznaniu za ich wkład w działalność charytatywną, społeczną i kulturalną. Zwycięzca otrzymuje statuetkę, która symbolizuje alegorię otwartego serca i rodzącej się z niego miłości. W poprzednich latach otrzymali ją także m.in. papież Benedykt XVI, wolontariusze Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu, Fundacja Anny Dymnej oraz Robert Grudzień. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu informacji. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia!